rzecz powiem wręcz. Paranoja precz, paranoja sketch, urojenia pieprz i nie myśl za dużo. Nie wygrasz tą burzą, spojrzenia nużą, nieraz cię oburzą, nie służą do niczego. Zdrowia psychicznego nie kupujesz kolego, więc posłuchaj dobrego brata. Wyprowadzę cię z hipnotycznego świata. Nie wierzysz, to czeka ciebie mata albo dechy. Mijają całe miechy, a tobie nic nie mija. Jesteś bezbronny, jakby zjadł żmija. Nie używaj kija, nie używaj broni. Wszystko się dzieje blisko twojej skroni. Prędzej czy później cię dogoni. Nie poda tobie dłoni, bo to depresja siła będzie biła. Nie jest miła w dotyku. Usłyszysz ją nawet w nośniku. Pogrąży cię bez liku. Po wszystkim opuchniesz na poliku. I co dalej? Izolacja nie dla ciebie jest libacja, bo wolisz zamknięty siedzieć w domu. Nie mów nikomu, co się z tobą dzieje. Jeden wysłucha, drugi cię wyśmieje. Trzeci plotę sieje, może piąty ma nadzieję, że zdrowieje twoja dusza. Notkę to porusza i zmusza do pisania scenariusza. Z tobą w głównej roli, ona płacze, ją to boli. Że powoli odbija się od dna, bo tu długo trwa tak, ciągły brak gadanego. Nie rozumiesz siebie samego, dlaczego brak ciśnienia do wszystkiego opanował cię. Każdy wie, że to też choroba, jak każda inna nie jest winna. Bo brało się, nie mało się stało i się nie odstanie. Zbito sobie w planie, dziwne działanie, tłumaczę jako manie. To przesłanie niech zostanie między nami, z pacierzami. Nie przesadzaj, bo Bóg ci nie pomoże, może być jeszcze gorzej. Ej, bierz się za siebie, bo na glebie wylądujesz sam. Wielu takich ludzi znam, przyszedł tam i zabrał na zamknięcie. Nie jeden tam pocięty z powodu bezradności, zafaszerowany pełen złości. Nie czuł litości, mdłości miał co chwilę. Nie patrzyło mi się na to mile. W tyle debile szepcący głupoty. Obojętność, brak ochoty. Daj mi parę złotych, może masz papierosa. Nie dasz, będzie kosa. Urządzę cię jak osa, psycho wpłynie. Szybko nie minie, pogrąży w dolinie. Synie, co ci zrobili? Nafaszerowali, zostawili. W pasy uwięzili, a mówili: remisja idzie w dobrym kierunku. A po twoim wizerunku widać jest przeciwnie. Nikt palcem nie kiwnie, a ty wciąż naiwnie łudzisz się, że będzie lepiej. A oni walą w ciebie coraz więcej, więc uważaj co czytasz. Głowisz się i pytasz, na co ja choruję. Nie pojmuję, a tu lekarz zaskakuje i wyjmuje diagnozę. Schizofrenia paranoidalna, psychoza niebanalna, choroba emocjonalna. Załamany? Nie powinieneś się przejmować. Nie ty ostatni będziesz na to chorować. Wiem, że trudno zachować formę z tamtych lat, ale świat stoi otworem, więc walcz z tym potworem, póki jeszcze jesteś w stanie. To przesłanie do tego źle, który wie, że z tym źle. Chce pozdrowić swoich bliskich, wszystkich, którzy o mnie pamiętali, bo zostali uhonorowani w mej pamięci. Nie wystarczą dobre chęci, zależy to też od charakteru, bo niewielu wychodzi bez szmanku. Tabletki o poranku, w południe i wieczorem. Idziesz wyznaczonym torem, pod żadnym pozorem. Nie odstawiaj leku, człowieku, od wieku na to chorowali. Jako tako funkcjonowali, byli mali i duzi, grubi i chudzi, wysocy i niscy. Tyczy się to wszystkich.